Cześć kochani, miło mi Wam ogłosić, że dzisiaj dziewczyna z gitarą będzie dla nas parą, ponieważ będę dzisiaj Wam opowiadać o niewątpliwie gwieździe PRL-u Karin Stanek, której życie prywatne było niesamowitą tajemnicą i o której chyba można śmiało powiedzieć, że została zniszczona przez media. A znamy ją oczywiście jako królową Big Beatu, dziewczynę z wielkimi warkoczami, a także autorkę niezapomnianych hitów jak Jedziemy autostopem, Chłopak z gitarą, które przecież śpiewają do dzisiaj i mali, i duzi, zupełnie czasem nie wiedząc, kim była artystka, która je wykonywała. Dzisiaj postaramy się to zmienić, dlatego opowiem Wam o Karin Stanek. Z przyjemnością zresztą. Lećmy więc! Rok urodzenia Karin Stanek jest kwestią sporną. Czemu? Najczęstszą i najbardziej prawdopodobną wersją jest rok 1943, ale według niektórych źródeł Karin urodziła się 3 lata później. Skąd te rozbieżności? Jako nastolatka musiała pracować i dlatego podobno zawyżała swój wiek, żeby jej na to pozwalano. A musiała pracować, ponieważ jej dzieciństwo nie było usłane różami niestety. Pochodziła z biednej rodziny i musiała pomagać rodzicom w utrzymaniu młodszego rodzeństwa. Wielodzietna rodzina górnicza nie radziła sobie zbyt dobrze finansowo. Dziewczyna przejmowała więc domowe obowiązki, zajmowała się rodzeństwem. Nie miała łatwego, beztroskiego dzieciństwa. Po ukończeniu 7 klas szkoły podstawowej już poszła do takiej właśnie codziennej pracy i pracowała jako goniec w przedsiębiorstwie instalacyjnym przemysłu węglowego. Miłością do gitary zaraziła ją mama, która ponoć uwielbiała właśnie ten instrument. Ponoć też znajomy rodziny, który był księdzem, pomagał dziewczynce uczyć się gry na tym instrumencie. I jak wiele dzieci, które kochają muzykę, kochają artyzm, zaczynała oczywiście w domu kultury. I również brała udział w różnych przeglądach muzycznych dla dzieciaków. Zaczynała w amatorskich zespołach młodzieżowych działających na Górnym Śląsku. Szło jej świetnie, bardzo często wygrywała, a widzowie tych różnych konkursów podzielali jej miłość do muzyki, ale również bardzo lubili właśnie jej interpretacje, no i wykonania różnych znanych piosenek. Jej kariera zaczęła się na dobre w 1962 roku. Wtedy to też została od razu właściwie wokalistką zespołu Czerwono-Czarni, z którymi wylansowała wiele przebojów, jak już Wam powiedziałam, zresztą takich, które śpiewamy do dziś. Na scenie zadebiutowała piosenką Jimmy Joe. A jak do tych Czerwono-Czarnych trafiła? No właśnie przez kolejny konkurs, ponieważ ten zespół organizował konkurs Czerwono-Czarni szukają młodych talentów. Karin się tam zgłosiła, no i tak już została. Mama Karin Stanek, widząc zapał dziewczyny, no i podzielając jej miłość do gitary, bez wahania powiedziała: dziewczyno, jedź, próbuj swoich sił, jedź w świat. I tak właśnie Karin została wokalistką tego zespołu i podbijała z nim nie tylko Polskę. Potem było Opole, oczywiście krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu, w którym tak naprawdę wtedy wypływało bardzo wiele talentów. Karin Stanek, no i Czerwono-Czarni pojawili się tam z piosenką Malowana Lala, Autostop, no i Chłopiec z gitarą. No i dostali wyróżnienie. Trzeba jednak przyznać, że świat show biznesu przerażał pochodzącą z Bytomia dziewczynę. Jednak pieniądze, które przynosiło granie, które przynosiło muzykowanie, coraz bardziej ją zaskakiwały i trzeba przyznać, że dla dziewczyny, która znała wartość każdego grosza, która na każdy grosz musiała od najmłodszych lat bardzo ciężko pracować, było to coś bardzo ważnego, robiło to na niej wrażenie, ponieważ nie tylko podnosiło jej stopę życiową, ale Karin później również mogła pomagać swoim bliskim. Kiedy dostała pierwsze honorarium w wysokości 100 zł, nie potrafiła ukryć radości. Z każdym miesiącem jej garża rosła, dzięki czemu mogła na bieżąco pomagać bliskim i na dodatek robić to, co najbardziej chciała, bo przecież zarabianie pieniędzy poprzez swoją pasję jest chyba najprzyjemniejsze, a właśnie to Karin się wydarzyło. Nie tylko ona kochała muzykę i występowanie, ale tak naprawdę ta muzyka kochała również ją i to zauważała publiczność, która też kochała artystkę, nazywając ją tak pieszczotliwie pchełką. No i w wieku 19 lat spadły na taką właśnie skromną dziewczynę wszystkie te przyjemności, a może w jej przypadku wcale i nieprzyjemności, które wiążą się z popularnością. Telewizja, wywiady, zainteresowanie mediów, zainteresowanie publiczności. Jednak znajomi mówili, że nie zmieniła się pod wpływem popularności. Nadal była skromną dziewczyną, która tak naprawdę nie bała się żadnej pracy. Nie korzystała też do końca z tego blichtru, który był jej wtedy dany.
nie chodziła na bankiety. Tak naprawdę po skończonej pracy wolała pójść do hotelu, zająć się chociażby czytaniem książek czy odpoczynkiem. Artystka, co bardzo ważne, nie zmieniła się też pod wpływem krytyki, a tej było sporo. Ponieważ mimo, że publiczność ją kochała, niestety krytyka nie znosiła i wytykała na każdym kroku wady. Artystka poprawiła dykcję i zdała maturę, dzięki czemu nie wytykano jej już braków w edukacji, jednak nadal znajdowały się inne rzeczy, które wiecznie komuś przeszkadzały. Tymczasem oni występowali w krajach Europy z zespołem, a także w USA, w Kanadzie. To było niesamowitym wtedy sukcesem. Z czerwono-czarnymi występowała jednak do roku 69, a odeszła podobno ze względu na złą atmosferę w zespole. I tutaj tak naprawdę zaczyna się ciemniejszy rozdział w jej życiu, ponieważ ta decyzja o odejściu nie obyła się bez konsekwencji. Poznała wówczas Annę Kryszkiewicz, która miała zostać jej wieloletnią menedżerką i przyjaciółką. Karin Stanek zaczęła wtedy rzadziej koncertować, przestała być zapraszana do mediów. Dlaczego? Ponoć stały za tym władze PRL. Miały karać artystkę za to, że część jej rodziny wyemigrowała do Niemiec. W latach 70. stała się też ofiarą prasy. Pisano o niej różne głupoty, często wyssane z palca, ale bardzo krzywdzące. Zanim wam jednak o tym opowiem, wspomnę jeszcze rok 66, kiedy w Stanach Zjednoczonych wydano płytę zespołu Czerwono-Czarni z największymi przebojami. Artystka w związku z tą rosnącą za granicą popularnością starała się jak najwięcej wyjeżdżać, jednak tutaj władze również nie pomagały, bardzo często odmawiając jej wyjazdów zagranicznych. Pojawiła się na dwóch long playach grupy, imiennym Czerwono-Czarni z 66 roku oraz 17 milionów wydanym w roku 1967. Oczywiście trzeba tu wspomnieć o jej wyrazistości scenicznej, o tym, że była charakterystyczna, no i o tym Big Beatie. Ponieważ tak naprawdę później była nazywana już ikoną Big Beatu w Polsce. No dobrze, ale teraz pora właśnie wrócić do tych plotek medialnych. Dlaczego tak się na nią uparto? Nie do końca wiadomo. Być może koledzy z zespołu tak pomogli, nie chcę tutaj domniemywać, bo tak naprawdę do końca nie wiem. Jednak pisano o niej, że nie umie śpiewać. Po koncertach pisano, że koncert był klapą, że została wygwizdana, chociaż nic takiego nie miało miejsca. Tutaj przypomina mi się trochę Gosia Andrzejewicz, o której pisano, że nie umie śpiewać, a Gosi można zarzucić, jeżeli ktoś się przyczepi różne rzeczy, ale na pewno nie to, że nie umie śpiewać. Udowodniła to, ja słyszałam ją na żywo wielokrotnie, więc nie wiem, czemu czasem pojawiają się takie artykuły, ale o Karin pisano na przykład nawet to, że chodzi w spodniach na koncerty, ponieważ ma wytatuowane nogi i pewnie związana jest w związku z tym z subkulturą więzienną, albo może co gorsza, sama odsiadywała wyrok i to jeszcze nie wiadomo za co. No i tu oczywiście wyobraźnia widzów miała się wykazać. W związku z tym dziewczyna w końcu poddała się i w latach 70. postanowiła wyemigrować do Niemiec, do swojej rodziny. Tam jednak nie porzuciła swojej pasji muzycznej. Wydawała niemiecko-anglojęzyczne nagrania. Z powodzeniem koncertowała w Europie oraz w Związku Radzieckim. Cały czas wydawała płyty, oczywiście nie były to takie hity jak w Polsce, ale dawała sobie radę z utrzymywaniem się właśnie ze swojej działalności artystycznej. W końcu też przyjęła niemieckie obywatelstwo. Kiedy Karin Stanek tak naprawdę mogła znowu cieszyć się koncertami w Polsce? Kiedy zmienił się ustrój, ponieważ wróciła tu dopiero w latach 90., ale została przyjęta naprawdę bardzo ciepło. Powróciła do Polski po 15-letniej przerwie, a w 91 roku, śpiewając w Sopockiej Operze Leśnej na koncercie poświęconym legendom polskiego rocka, jej występ został przyjęty entuzjastycznie. I to zarówno przez publiczność, mediów, jak i krytykę tym razem. Rok później również wystąpiła w Sopocie, świętując 30-lecie swojej pracy artystycznej. Wydawała się wtedy być naprawdę szczęśliwa. Wtedy pojawiła się też płyta z jej największymi hitami, wzięła udział w szansie na sukces. Tak naprawdę jej kariera w Polsce odżyła i wszyscy, którzy pamiętali ją, ta publiczność, która ją kochała, nadal chciała jej słuchać. Artystka jednak nigdy na stałe do Polski nie powróciła i do końca swojego życia mieszkała w Niemczech. A co z prywatnym życiem, powiecie, bo zawsze opowiadam wam tutaj o tym, jakie burzliwe czasem artyści mają życie, a o Karin Stanek nie wiadomo.
wiadomo nic w tym temacie. Wiadomo jedynie, że nigdy nie założyła rodziny, nie związała się też z żadnym mężczyzną. Czy tak było do końca, jednak nie wiadomo, ponieważ nie była taką gwiazdą, żeby śledzono każdy jej ruch, natomiast ona nie chciała na temat swojego prywatnego życia mediom mówić nic. Być może z powodu urazu, który miała, no i trudno się dziwić, ponieważ media przecież przed laty potraktowały ją strasznie. Ostatni występ Karin Stanek w Polsce miał miejsce w 2005 roku w Szczecinie. Wtedy też w tym samym roku w Niemczech również ukazało się jej ostatnie nagranie, piosenka pod tytułem Sex, utrzymana w stylu Eurodance. Od 2007 roku artystka podupadała na zdrowiu i mimo licznych koncertów, które proponowano jej w Polsce, nie decydowała się już występować publicznie. Zmarła 15 lutego 2011 roku w Niemczech z powodu ciężkiego zapalenia płuc, z którym walczyła w szpitalu przez kilka tygodni. W 2011 roku w Opolskiej Alei Gwiazd odbyło się odsłonięcie gwiazdy Karin Stanek. W rodzinnym Bytomiu imieniem i nazwiskiem artystki nazwano skwerek przed Centrum Kultury. Od 2013 roku można podziwiać tam też pomnik. A w 2015 roku pojawiła się uaktualniona biografia Karin Stanek, więc jeżeli jesteście ciekawi tego, żeby dowiedzieć się trochę więcej, a nie tak w pigułce, tak jak ja Wam tu przedstawiłam o jej życiu, to oczywiście zapraszam Was, żebyście się z tą biografią zapoznali, a ja serdecznie Wam dziękuję i dajcie znać, czy ta legenda PRL-u była Wam bliska, czy lubiliście jej muzykę i czy mieliście pojęcie też o tym, jak wyglądało jej życie, no i z jakich powodów wyjechała. Jestem wszystkiego ciekawa, więc czekam na Wasze komentarze, czekam na Was również na Instagramie, obserwujcie mnie tam, a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, który mam nadzieję będzie dla Was równie interesujący. Trzymajcie się!